zinaj Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Jak lud Panu Bogu na własność przeznaczony, gromadzimy się dzisiaj w ten szczególny dzień przy ołtarzu. Świętujemy pamiątkę śmierci Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dotykamy tajemnicy naszego odkupienia, budujemy wspólnotę Kościoła, wypełniamy nasze powołanie. Ta najświętsza ofiara umacnia nas w tym, abyśmy budowali sobie duchową świątynię wznoszoną na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus. W naszej świątyni witamy księdza diakona, już nie kleryka, ale od wczoraj wyświęconego diakona, osobę duchowną, który może już udzielać sakramentu ślubu, chrztu. Błogosławię pogrzebę Ewangelię przeczytać. Jest to dla nas zaszczyt. Różni się od księdza tym, że zamiast ornatu ma dalmatykę. Gratulujemy, a także myślę, że w imieniu księdza diakona proszę o modlitwę, by ten ostatni rok objąć tą szczególną troską nad tym. Pan umocnił jego kroki, pozwolił rozwinąć duchowość, by za rok wszyscy moglibyśmy go powitać jako neopresbiterę. Prawda. Można się posilić jeszcze. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować przede wszystkim za tę modlitwę, która mi nieustannie towarzyszy już od 5 lat. Jestem owocem waszej modlitwy i wierzę w to bardzo mocno. Pani Ela zawsze mnie zapewnia, że w szkole pytają. Miałem tego ostatnio doświadczenie, bo był turniej piłkarski ministrantów i ministranci z dzieci wygrali, co prawda. Trzeba też powiedzieć, że to piękne mistrzostwo tej sesji. Ale jeden z mistrzostw właśnie powiedział, że zawsze się zacięcie na dumę. Wierzę w to, że stoicie przed wami dzięki waszym modlitwom. Wczoraj też był dzień sekretarzy w Sławianie i wiedziałem, że Matko Boża przytula mnie znowu do serca. Że znowu jestem blisko niej i chcę podziękować za te wszystkie wyrazy życzliwości tego godu, które otrzymuję. Te uśmiechy, które tam gdzieś przyjeżdżam, gdy witacie mnie, czuję się po prostu zawsze u siebie, zawsze wracam do domu. Pokornie też proszę o modlitwę na ten ostatni już rok przygotowania do uświęceń prezbiteratu. Ona będzie mi bardzo potrzebna. Chciałbym z Bożą pomocą, z pomocą Matki Bożej, za rok stanąć w tym miejscu już obokachą. Podziękować wam za waszą wspólnotę, waszą modlitwę. Polecam się w tej modlitwie i jeszcze raz serce mu zapłać. Pan z nami. Z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechpomocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.